Na tym filmie omówię wartości niematerialne i prawne, to znaczy jak należy je księgować w sposób poprawny na kontach TO-owych. W ramach wstępu możemy powiedzieć, że wartości niematerialne i prawne to są pewne majątkowe prawa nabyte przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, a zaliczane do aktyw trwałych, ponieważ będą one wykorzystywane do prowadzenia działalności w momencie ich nabycia na okres ponad 1 rok. Są to na przykład prawa autorskie majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych itd. Na pewno możemy powiedzieć, że do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy również nabytą wartość firmy czy koszty zakończonych prac rozwojowych. Na pewno będziemy tutaj na tym filmiku pokazywać sobie, jak te operacje, które ja tutaj wymieniłam jako klasyczne, typowe, podstawowe, najprostsze, dotyczą księgowania operacji związanych ze zmianą w poziomie wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli komuś z Was wystarczy zrobić zrzut z tego filmiku i po prostu zrobić sobie samodzielną rozpiskę, proszę bardzo. W dalszej części tego filmu ja po prostu omówię, skąd wzięły się poszczególne zmiany, żeby łatwiej tego się nauczyć na jakieś zaliczenie czy egzamin. Bo później po takim zadaniu przykładowym polecam po prostu samodzielnie jeszcze raz wszystko sobie przeliczyć na papierze, czy też tak jak ja tutaj zrobiłam w Excelu, to na jedno wychodzi. Pamiętajmy teraz tak, tu będzie 7 operacji i każda z 7 operacji jest zawsze księgowana na co najmniej 2 kontach po 2 przeciwnych stronach, na tych 2 kontach oddzielnie. Ważne jest to, żeby suma po lewej stronie na wszystkich kontach biorących udział w danej operacji była taka sama jak suma kwot pieniędzy czy wartości po prostu, które są po prawej stronie zaksięgowane na wszystkich możliwych kontach związanych z daną operacją. I teraz to tak chyba słowem wstępu. Operacja pierwsza. Nabyto licencję na stosowanie technologii na okres dłużej niż 5 lat. To jest bardzo ważne. Cena, wartość licencji 50 tysięcy złotych i 23% VAT, czyli na fakturze wystawiono 61 500 i te licencje zakupiono od razu, to jest bardzo ważne, z rachunku bankowego i bezpośrednio po zakupie wdrożono do stosowania. Te dwa elementy, że zapłacono z rachunku bankowego i wdrożono od razu jakieś licencje do stosowania, oznacza to tyle, że konto aktywne, wartości niematerialne i prawne po lewej stronie rośnie o dodatkową kwotę netto 50 tysięcy złotych. Nam jednocześnie z rachunku bankowego wypływa kwota brutto, to znaczy taka, która uwzględnia kwotę netto, czyli wartość licencji, taką bez podatku od towarów i usług, ale z uwzględnieniem również podatku dochodowego, tego podatku VAT, czyli nie 50 tysięcy, a 61 500. I ta kwota podatku, która tu wynosi 11 tysięcy, musi zostać zaksięgowana po lewej stronie dla równowagi kwot na koncie rozrachunki z tytułu VAT, gdzie po lewej stronie będziemy zawsze księgować faktury zakupowe, które do nas przychodzą, które nam w tym momencie pozwalają na wyjaśnienie, z jakiego powodu ten dodatkowy podatek jest zapłacony, a tutaj będą faktury sprzedażowe. No i oczywiście wiadomo, dalsze rozrachunki z tytułu VAT mogą być omówione na oddzielnym filmie, a tutaj generalnie przechodzimy tylko do tematu wartości niematerialnych i prawnych. Dalej idąc, możemy powiedzieć, że po lewej stronie jest 50 tysięcy plus 11 500 na innym korespondującym koncie, by po prawej stronie wyrównać się z kwotą 61 500. Operacja druga. Zakupiono program komputerowy do obsługi administracyjnej jednostki. Za program zapłacono z rachunku bankowego 10 000 zł i 2300 zł VAT-u. Razem 12 300.
I jeżeli zapłacono z rachunku bankowego, to oczywiście jest konto aktywne, to by były zwiększenia stanu, tutaj są zmniejszenia. Jeżeli płacimy z rachunku bankowego, to tych pieniędzy mamy po prostu mniej. A więc płacimy pełną kwotę netto plus brutto, czyli przepraszam, netto plus podatek, czyli brutto. I jeżeli od razu ten program został wdrożony do jakiejś jednostki administracyjnej, czyli po prostu do biura, to rośnie nam poziom wartości niematerialnych i prawnych w naszej firmie o wartość 10 tysięcy złotych po przeciwnej stronie. Tu było po prawej, więc tu będzie po lewej. I tu jest 10 tysięcy złotych z numerem drugim i dodatkowo otrzymaliśmy fakturę, jak mówiłam, zakupową, i to oznacza, że do rozliczenia mamy pozostałą kwotę tej faktury, czyli 2300, i 2300 plus 10 tysięcy po lewej stronie daje nam 12300 po prawej stronie na koncie korespondującym. Operacja trzecia. Zakończono prace rozwojowe, przyjmując dostosowania, stosowną opracowaną technologię, koszty prac rozwojowych, które wynosiły 24 tysiące złotych, z konta międzyokresowych rozliczeń przeksięgowano do wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli nie wiemy do końca, jeżeli to jest powiedziane, że z konta międzyokresowych rozliczeń przeksięgowano kwotę, to i w pierwszym momencie nie wiemy, jakby tak nie mamy praktyki, z której strony te 24 tysiące pisać, czystej. Dlatego, jeżeli wiemy, że ma urosnąć nam wartość pozycji, wartości niematerialnej i prawne o 24 tysiące, będzie to na tym koncie księgowanie po lewej stronie tej debetowej na kwotę 24 tysiące i na koncie korespondującym, które tutaj zostało zasugerowane w treści tej operacji, musimy zaksięgować identyczną kwotę 24 tysięcy, ale po przeciwnej stronie. A więc w tej sytuacji można jeszcze ominąć pełną swoją wiedzę i domyśleć się, że jeżeli tu było zwiększenie wartości niematerialnych, czyli po stronie lewej debetowej, to po prawej stronie kredytowej musi być ta sama kwota, więc strona została wybrana tutaj poprawnie, a podczas tego księgowania nie trzeba wskazywać, które konto jest tym kontem pierwszym tej operacji, bo to są konta równolegle, te prowadzone są na nich zapisy. Operacja czwarta. Naliczono amortyzację wartości niematerialnych i prawnych na 1500 zł. Pamiętajmy o tym, że jeżeli naliczamy amortyzację, amortyzacja jest kontem kosztowym, gdzie zapisy zwiększające są wyłącznie po lewej stronie, a po prawej stronie tylko zapisy wyksięgowujące, przeksięgowujące na inne konto stan poniesionych kosztów. Jeżeli amortyzacja była naliczona na 1500 i z numerem czwartym, to oznacza, że kontem i to amortyzacja dotyczyła wartości niematerialnych i prawnych, to zawsze kontem korespondującym do amortyzacji jakiegoś środka trwałego jest konto umorzenie tego środka trwałego. Więc jeżeli to jest amortyzacja wartości niematerialnej i prawnych, czy wartości niematerialnych i prawnych, to w tym momencie musimy zaksięgować na koncie umorzenie wartości niematerialnych i prawnych właśnie tą samą kwotę, ale po przeciwnej stronie. Jeżeli amortyzacja po lewej stronie jako konto kosztowe debetowe, tutaj jakby strona debetowa, to po kredytowej stronie w koncie umorzenie wartości niematerialnych i prawnych dokładnie ta sama kwota. To była operacja czwarta, przechodzimy do operacji piątej. Wycofano z ewidencji wartości niematerialne i prawne nieużywane i całkowicie umorzone o wartości początkowej 10 tysięcy złotych. Oznacza to tyle, że wartości niematerialnych i prawnych będziemy mieli o 10 tysięcy złotych mniej warte, a więc tu było zwiększenie, to tutaj po prawej stronie kredytowej mamy operację z numerem 5 o wartości początkowej środka trwałego, dokładnie wartości niematerialnych i prawnych, i kontem korespondującym wyksięgowanie jakiegoś środka trwałego jest i konto umorzenie tego środka trwałego, u nas umorzenie konkretnie wartości niematerialnych i prawnych. Kolejna operacja, szósta, wystawiono fakturę sprzedaży
za przekazanej jednostce prawa do stosowania technologii, czyli coś na zasadzie, bym powiedziała, po prostu wartości niematerialnych i prawnych. Technologia została opracowana na własne potrzeby udzielenia prawa użytkowania tej jednostce, nie ogranicza prawa do stosowania we własnej jednostce. Generalnie wartość udzielonej, przekazanej licencji to 4000 zł plus dodatkowe 23% od kwoty 4000 zł, czyli 920 zł. I te przychody ze sprzedaży nie są przychodami ze zwykłej działalności operacyjnej. No, ta notatka mogłaby już być tutaj pominięta, ponieważ jak najbardziej to jest sensowne, bo jeżeli firma ma się zajmować, nie wiem, handlem, sprzedażą, produkcją, a nie sprzedażą licencji, to nie jest kwota 4000 traktowana jako przychód z działalności operacyjnej, bo to by było z handlu, sprzedaży jakiegoś produktu, a nie dodatkowy zysk, a na początek przychód z dodatkowego, jakby niebezpośredniego źródła, niepodstawowego źródła prowadzenia, jakby źródła przychodów, czyli dlatego jest to księgowane na koncie nie przychody operacyjne, tylko pozostałe, takie uzupełniające, a nie związane z typowym pierwszoliniowym sposobem pozyskiwania pieniędzy. Więc dlatego tutaj możemy powiedzieć, że osiągamy przychody operacyjne na 4000 zł, a jednocześnie musimy wystawić komuś fakturę VAT, do której doliczamy 920 zł i w tym miejscu możemy powiedzieć, że będą dodatkowe rozrachunki do przeprowadzenia z naszymi kontrahentami, a niekoniecznie związane z typowym prowadzeniem działalności w postaci handlu, produkcji, jakiegoś asortymentu. Także komuś wystawiamy fakturę i powstaje nam na koncie rozrachunki dodatkowa należność, że ktoś kiedyś będzie nam musiał przekazać równowartość 4920, czy to w postaci gotówki, czy to przelewu bankowego, ale generalnie, że powstała nam pewna należność. Pozostała ostatnia operacja do omówienia, siódma. Nabyto zorganizowany zakład, za który z rachunku bankowego, czyli bezpośrednia kwota została przelana, zapłacono 100 tysięcy zł według wyceny wartości godziwej przejętego majątku w ramach zakupionego zakładu była następująca wartość. Środki trwałe były warte 80 tysięcy zł. Materiały na 10 tysięcy zł zostały wycenione w tej firmie, a wartość firmy w związku z tym tej firmy zakupionej to pozostałe 10 tysięcy zł. Dlatego ta operacja powinna być zaksięgowana w sposób poprawny, w ten sposób, że z rachunku bankowego, z konta aktywnego wyszła kwota na 100 tysięcy zł, jednocześnie po prawej stronie na koncie aktywnym, a po lewej stronie na koncie wartości niematerialne i prawne przybyło tej wartości firmy dodatkowe wartości na 10 tysięcy zł, jednocześnie przybyło nam materiałów, czyli na koncie aktywnym po lewej stronie dopisujemy materiałów na 10 tysięcy, operacja z numerem 7 i środki trwałe, które nie zostały szerzej tutaj opisane, na kwotę 80 tysięcy zł z numerem również 7, czyli to, co jest po lewej stronie 80 tysięcy, 10 tysięcy i w tym miejscu jeszcze to było, wartości niematerialne i prawne, dają nam kwotę przelewu, który dokonaliśmy z rachunku bankowego. Ja na tym kończę omawianie tego zadania. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, subskrybowania i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby to zadanie, jeżeli uznajecie za atrakcyjne, to przekazywać innym i starać się rozwiązywać je jeszcze raz, czy to w Excelu, czy na papierze, żeby jak najłatwiej zrozumieć i przerobić tego typu zadania. Pozdrawiam serdecznie.